Na wniosek ojca małej Matyldy sąd wydał postanowienie o utajnieniu rozprawy, dlatego nasza kamera nie była obecna na sali przez cały czas jej trwania. W sądzie obok pełnomocnik Małgorzaty Favorito, adwokat Izabeli Korzeniowskiej, byli obecni także pełnomocnik rzecznika praw dziecka Agata Jasztal i radomski rzecznik praw dziecka Włodzimierz Wolski. Po blisko 3 godzinach rozprawy sąd wydał postanowienie o przebadaniu 4,5-letniej Matyldy przez biegłych rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Jesteśmy zadowoleni, dlatego że sąd okręgowy uznał, że konieczne jest powołanie dwóch biegłych psychologów dziecięcych i pedagoga z rodzinnego ośrodka w celu oceny, czy wydanie dziecka do Australii nie narazi tego dziecka na krzywdę fizyczną, psychiczną, czy też sytuację nie do zniesienia. Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Dziecka złożony w apelacji. Rzecznik wnosił, aby w sprawie zostało uzupełnione postępowanie dowodowe o opinię biegłych. Opinia biegłych ma na celu wykluczyć, czy w sprawie nie istnieją przesłanki, o których mowa konwencja haska. Zadowolenia z decyzji sądu nie kryła Małgorzata Favorito, mama małej Matyldy. Matylda jest dojrzała jak na swój wiek, co zostało stwierdzone i wypowiedziała się, że opiekunką jest mama, mieszka z mamą, że jest szczęśliwa w Polsce, że nie chce wracać do Australii. I pani psycholog stwierdziła, że więzi nie ma i że dziecko, jeżeli będzie zmuszone do powrotu do Australii, będzie narażone na ogromną krzywdę psychologiczną. Na razie nie ma wyznaczonego terminu badań dziewczynki, ani też terminu kolejnej rozprawy. Do sprawy Matyldy Favorito i jej mamy będziemy wracać.